Zobaczymy. No słuchajcie, pierwsza bitwa morska w tej serii. Niestety w Napoleonie musieliśmy czekać bardzo długo na bitwę morską. Dopiero w przedostatnim odcinku serii miała miejsce jedna. Tak jak już mówiłem, tutaj będzie dużo więcej bitew morskich. Ale to też będzie dużo dłuższa seria. Dobra. Nasze okręty nie są zbyt szybkie. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Zwiastun. O, świetna nazwa dla okrętu. Albatros, płomień. Zwycięzca. Dobra. Ustawmy się... Ja bym was ustawił w szyku. Nie można to jakoś... O, tu się zmieniało szyki. Pójdziemy w szyku liniowym. Okręt za okrętem. Spróbujemy. Najwyżej później zrezygnuję z tego szyku, ale na razie go będziemy utrzymywać. Dobra. Okej, myślę, że warto byłoby zaatakować najpotężniejszy okręt wroga i na nim się skupić. Dobra, moi drodzy, płyniemy. Tam kolejna flota wroga, ale to są niewielkie okręty, z którymi powinniśmy sobie dać świetnie radę. Niestety płyniemy pod wiatr. Przeciwnik płynie z wiatrem, a więc jeśli będzie chciał, będzie mógł nam zwiać. O, słuchajcie, pięknie te okręty wyglądają. Pięknie są zdobione. No i słuchajcie, bandera Rzeczpospolitej obojga narodów. Dobra, skręćmy w tą stronę. Spróbujemy coś tutaj ogarnąć. Musimy zmienić kurs, bo inaczej będzie ciężko tutaj pływać. W zasadzie bitwy morskie zazwyczaj to są bardzo długie starcia. Odbywają się wolniej niż starcia na lądzie. Tak jest, pięknie. Rozwinęliśmy żagle. Nasze okręty mogą przyspieszyć. Tu mamy 74 działa. Tu mamy 48. Tu mamy 58, 58, 58, 58, 58, 86. 86, ale całą stawkę zamykają nasze liniowce drugiej klasy. Najpotężniejsze nasze okręty, które mogą tutaj nieźle namieszać. Chociaż zobaczymy. Tak, ostro w prawo. Ale jeszcze nie, na razie się jeszcze zbliżamy do wroga. Trzeba uważać na tamtą flotę. To są zwłaszcza niewielkie jednostki. Ktoś tu nas ostrzeliwuje. Co my tu mamy? Catch, właśnie, catch na nas wali. Oni mają... catche są wyposażone w moździerze. Strzelają tak jak haubice. Znowu odpalili catcha. Czy trafi? Chyba trafi. Uszkodzili nas. Dobra. Brawo. Dobra. Rozpoczęliśmy zabawę. Ten catch już dostaje za swoje. Niestety catche walą pociskami, które wybuchają. Tak jest, łupać im tam. Abordaż. Abordaż. Czy my tu damy radę? Tutaj przełączyć się na kartacze. Walą do nas. Tak jest. Dorwaliśmy ich. Tak jest, kartacze walą. Zmniejszyć maksymalnie liczebność ich
ich... Dobra. Dobra, teraz tak, te nasze okręty. Trzeba mać szyk. Płyniemy. Tak jest. No. Dobra, przyciągnęliśmy ten okręt do siebie. Odbij, 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 odbij. Catch został zatopiony. Ten też. Ten niech popłynie w tą stronę. Upnąć im tam. Z kul z łańcuchami. Ładna salwa. Jest. Ach, nasz admirał zginął. Tutaj ostre walki na tych pokładach mają miejsce. Tutaj kartacze. Popełniłem błąd, że ruszyłem do abordażu okrętami flagowymi. Tego tutaj trzeba byłoby zdjąć. Upnąć w tego. Ty, kartacze, walić ten okręt. No, tu jest nieprzyjemna sytuacja. Jakbyś mógł to opłynąć z tej strony. No, ładnie, upnęli sobie po okręcie troszkę. I teraz cała salwa poszła w ten okręt. W zasadzie najpotężniejsze nasze okręty jeszcze nie brały udziału w tej bitwie. Dobra. Odpłyń. Okej, tu ich mamy. Tego. Nie, to już tutaj włączam. Tu. Nacierać. Gonić go. Nie może nam zwiać. Zniszczyć mu ożaglowanie. Tak jest, ci tutaj mają gorąco. Nie da. Tamten ucieka. W takim razie za tym. Te okręty dwa nasze. Dobra. Niech ustawią się na razie tutaj. Za nim. Tak, gonić go. Nie może nam zwiać. Odpar ogień z ruchowych dział. Zwijają żagle. Spokojnie, spokojnie. Ach, straciłem kontrolę nad tym statkiem. Niestety. Przywalili nam jeszcze mocno. Okręt może pójść na dno.
Dobra, załatwić go. Co, rozwaliliście już go? Ci się poddali. Dobra. Mamy ich. Tak jest. Walimy. Pięknie. Oberwało się im. Niecała setka ludzi tu jeszcze jest i 40 dział. Tak jest, teraz salwa z tego okrętu. Pięknie. Bosko. Bosko. Walą tutaj do nas. Pamiętajmy jeszcze o tych jednostkach. To są co prawda małe jednostki, z którymi nie powinno być większych problemów. Ale i tak. Mam nadzieję, że ten nie wpadnie na pomysł, żeby oddawać salwę. Tak jest. No, poddajcie się. Nie macie szans. Szwedzi. Wow, ale to pięknie wygląda. Taka salwa. Tak jest. Rozwalamy go. Liniowiec czwartej klasy. 24 działa mu tutaj zostały. Dobra, myślę, że nasze potężne okręty mogą zacząć zabawę z tymi mniejszymi jednostkami. Tego słupa zniszczyć. Są galery. Te są śmieszną jednostką. Niezwykle przestarzałą. Swoją drogą. Dobra, rozwaliliśmy ich. Teraz tak. Ten okręt. Zająć się tymi. Ogólnie, wszystkie te nasze okręty. Uderzyć. Ten stracił tutaj chęć do walki, zaczął w pewnym momencie uciekać, ale się nawrócił. Ale rumak tutaj jest, piękny, złoty rumak. Dobra. Niestety ten okręt jest mocno uszkodzony, ale zobaczymy. Tu ładnie otwarli ogień z tego bryga. Dobra, rozwalić go. No, za chwilkę im pokażemy, jak się prowadzi ostrzał. Tak jest, tul ster lewo na burt. Obracać się, obracać się. Śmiało, śmiało. Dobra, zrób zwrot w tą stronę, ty zrób zwrot w tą stronę. Okej. Dobra, obracamy się. Walić im! Dobra, te jednostki już mają chyba dosyć. Rozwalić tego bryga. A, po żaglach. Walnęli nam. Co to ma być? Z czym do ludzi? Ja się pytam. Tak jest. Uderzyć tutaj.
Musimy uderzyć tu. Dobra. Kończymy tą zabawę. Oberwali. Bryg. Coś tu wybuchło. Niestety ominął mnie ten widok, ale wrogi admirał zginął, a my sobie zwerbujemy nowego. Tylko spokojnie. Tego zaatakować. Dobra, jak dobrze pójdzie, słuchajcie, zdobędziemy kilka bardzo cennych jednostek. Ale eksplozja. Chyba magazyn prochu wyleciał w powietrze. Dobra, brać się za następnych. Tak jest, obracać się. Tak jest. Niestety, małe jednostki są bardziej zwrotne od dużych, ale mają mniejszą siłę ognia. Spróbować abordażu. Dobra, okej. Załatwieni. Dobra, słuchajcie, pozamiataliśmy tu nieźle typów. Bierzemy się za niego. Zrobić im tu jesień średniowiecza z dupy. Okręt nie ma szans. Ładnie, sporo szwedzkich okrętów się nam poddało. Ale salwa. To jest sloop. Jeden z ulubionych okrętów piratów. Był mały, szybki i zwinny. Gdzie jest to okręt wojenny? No, rozwalamy go. Kończymy tą zabawę. Flagowiec drugiej, liniowiec drugiej klasy odparł ogień w niego. Ho, ho! No i przeszedł do historii. To by tyle. Niestety minimalne zwycięstwo zaledwie, ale i tak nie było źle moim zdaniem. Słuchajcie, pierwsze starcie okrętów w tej serii. Niezwykle udane dla mnie. Oby więcej takich akcji. Dobra, tu udało nam się przejąć kilka okrętów wroga. Bardzo miło. Bardzo miło. Szwedzi się wycofali. Liniowiec z czwartej klasy. O, tu jest przecież jeszcze jeden nasz okręt, tylko to jest trzeciej. Liniowiec. Dobra, aha, to są... czekajcie. Dobra, wpłyniemy sobie tutaj do portu. Oczekujemy w gotowości. No i całość naszej floty niech tutaj wpłynie. Musimy naprawić nasze okręty. Dobrze jest.
Teraz tak, tu możemy sporo zainwestować, ale poczekajmy. Tak, ja wiem, jeden z naszych admirałów niestety zginął. Tu, na Rumaku, bym obsadził admirała. Myślę, że to nie jest pomysł. Dobra. Zazwyczaj okrętem flagowym jest najpotężniejszy okręt we flocie. Ponieważ jest najbezpieczniejszy. Jest najbardziej wytrzymały. Tutaj sobie zbudujmy szkołę katolicką. To rozbudujmy. To rozbudujmy. Mamy nową uczelnię, którą możemy oczywiście wykorzystać dla swoich celów. Zacznijmy pracę nad tym. Teraz tak. Warszawa. Nad tym jeszcze tutaj ciężko pracujemy. Możemy sobie jeszcze wszystkiego od tak rozbudowywać. Teraz tak. Tu można byłoby zainwestować. To też rozbudujmy. Dobra, jak nasze wojska stąd wyjdą, a te wejdą, to myślę, że będzie ok. Tutaj cały czas oczywiście nasze wojska się rekrutują. Te oddziały tutaj nasze są bez jakichkolwiek strat, nawet zajęły Kurlandię bez jednego wystrzału. Dobra, uderzamy dalej na Rygę. No i myślę sobie, słuchajcie, tą bitwę już rozegramy sobie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam Was do komentowania, jak i do oceniania tego filmu, no i oczywiście do subskrybowania mojego kanału, a tymczasem ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia. Na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego.